No cześć kochani! Słuchajcie, obiecałam Wam misia o kapłankach i jak zaczęłam myśleć, zanim usiadłam tutaj, jak, jak go nagram, jak będę to po kolei mówić, to okazało się, że tyle tego jest, że ja nie wiem, czy to zmieszczę w jednym misiu. Zobaczymy. Jak będziecie mieli pytania, będziecie pisać w komentarzach, więc będziemy na te pytania oczywiście Odpowiadać em, w następnym misiu, jeżeli, jeżeli tak to się poskłada. Bardzo możliwe, że się nie uda kurka wodna tego zmieścić w jednym misiu. A nie chcę robić misia na 50 minut, dlatego zaczynamy tak, jak zaczynamy, zobaczymy, e, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I. Em, ja tego nie ćwiczę wcześniej, ja po prostu siadam i nagrywam dla Was. Ja nie robię czegoś takiego, że sobie robię rozpiskę i patrzę ile co minut zajmie. Niektórzy tak nagrywają, natomiast ja tak nie robię. Ja po prostu siadam i gadam do moich misiaczków. Kochani, słuchajcie, pamiętacie jak robiłam miśka o. Nawet nie wiem, czy to był. To był misiu, tak, to był misiu, czyli ja, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest miś. Motywacja, inspiracja, świadomość. To są te takie filmiki właśnie, które czasami są motywacyjne, czasami są edukacyjne, jeżeli chodzi o jakiś tam rozwój duchowy. I no, ja chcę wierzyć, że poszerzające świadomość, naszą wspólną, bo jak ja to dla Was nagrywam, to też czasami coś mi się jeszcze nowego pokaże, bo to tak działa. W każdym razie nagrałam Misia o em, magach. I pamiętacie, jak powiedziałam coś takiego, że magowie Wysyłają bardzo silną energię w kierunku no, głównie kobiet, ale oczywiście nie tylko, no bo przecież um, ogólnie do ludzi. Ale dlaczego powiedziałam, że w kierunku kobiet? Dlatego, że jeżeli chodzi o to, w jaki sposób naturalnie to się przedstawia z naszymi płciami, to mężczyzna energię wysyła, a kobieta ją um, odbiera. Tak jakby wchłania, zabiera. I nie trzeba żadnych czarów i jakichś różnych innych rzeczy, żeby coś takiego zobaczyć. Wystarczy wziąć udział w em, akcie seksualnym z, ze swoim partnerem. Tutaj mówię oczywiście w tym momencie akurat mówię o podziale na, na energię męską i żeńską. I zazwyczaj po zakończeniu aktu seksualnego. Mamy taką sytuację, że mężczyzna ma mniej energii, zawsze się mówi, że zasypia wtedy. No, oczywiście, to może być środek dnia, to wcale chłopiska nie musi spać, ale że ma mniej energii, a kobieta ma tej energii troszeczkę więcej. E, dlatego, że tak to się dzieje, tak to jest skonstruowane, że podczas zbliżenia dwojga osób kobieta energię przejmuje, a mężczyzna się jej pozbywa również jeżeli dosłownie byśmy to biologicznie chcieli wiecie wytłumaczyć co się dzieje w trakcie seksu to tak właśnie to wygląda prawda że, że mężczyzna się pozbywa czegoś a kobieta tą energię przejmuje w każdym razie także to naturalnie tak to jest poskładane i tutaj nie trzeba ani kapłanów ani magów ma ma maginek ani kapłanek ani niczego żeby wiedzieć że tak to jest że tak to wygląda natomiast ponieważ Kobieta jako istota ludzka ym, jest ym, tak jakby skonstruowana do te, w taki sposób, czy nie chcę powiedzieć, że przeznaczona do tego, ale taka jest natura kobiety, że energię przyjmuje. Y, oczywiście może ją też wysyłać, ale potrafi ją, że tak powiem, ściągać z otoczenia. Jest taką jakby. Takim wchłaniaczem energii e, i ma to kobieta y, jako istota w sposób naturalny rozwinięte, y, to było to wykorzystywane w przeszłości i jest to nadal wykorzystywane. Wystarczy popatrzeć na to, jak jest świat skonstruowany teraz, Ym, wystarczy popatrzeć na show biznes. Naprawdę nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć, co lub. Kto w sensie płci e, zwraca uwagę i jest wszędzie pokazywany w sposób seksualny. I dlaczego to jest robione? Chodzi o zbieranie energii. I zawsze chodziło o zbieranie energii. Dlatego, że fakt, faktem, jeżeli byśmy cofali się gdzieś tam w przeszłość, prawda, historycznie patrzylibyśmy, choć tylko nawet i nasz, na naszą cywilizację, no bo. No bo yy, Głównie na tym się bardziej znamy niż na tych innych poprzednich cywilizacjach. Um, jeżeli byśmy patrzyli na naszą cywilizację, na to, co tam przez wieki się wydarzało, to wiemy, że wojny, wiemy, że zagarnianie, wiemy, że tu terytorium, a tu pieniądze, a tu władza. Władza, ale tak naprawdę tak, taki jakby nadrzędny cel i to wszystko jest połączone to zawsze było zbieranie energii. Bo, żeby mieć pieniądze, władzę, terytorium i ludzi pod sobą, to trzeba mieć potwornie dużo energii. No i teraz skąd ta energia jest brana? Zawsze była brana od ludzi? Dlatego, że ludzie są bardzo energetyczne istoty. I kochani, im bardziej jesteśmy na przykład. Pobudzeni emocjonalnie, czyli strach, lęk, złość. No smutek to już nie bardzo, bo smutek jest taki, wiecie, mało energetyczny, więc złość lub lęk, takie emocje są w cudzysłowie najlepsze, żeby generować duże ilości energii. Więc im bardziej jesteśmy emocjonalnie pobudzeni, tym lepiej dla jakiegoś systemu, który... Karmi się tymi naszymi emocjami, tą naszą energią, bo my wydzielamy wtedy dużo energii. Jeżeli zobaczycie, na to jak em, coś się wydarzy, tam czy w kraju naszym, czy w innym, nieważne, coś się dużego wydarzy i jakie są komentarze, na przykład na Facebooku, na tych mediach społecznościowych, jak ludzie się. Żrą między sobą w tych komentarzach, ile y, tej, tych emocji powstaje. I teraz, gdybyśmy ludzie potrafili zobaczyć, jaka energia jest wydzielana przez ich ciała do Astrala, to byśmy nie mogli uwierzyć w to. Pamiętacie film Matrix? Na pewno pamiętacie. Pamiętacie, że te maszyny się żywiły? Czy. Y, no, no tak, no żywiły się w sensie energii, żywiły się ludźmi, y, którzy byli w tych takich, pozamykani w tych takich jakby. Nie wiem, jak to nazwać, tych takich no, kokonach, czyli nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie maszyny się żywiły, to było, to, było ich, to było ich pożywienie, bo tam była energia, dlatego że ciało ludzkie generuje, wytwarza energię, ale jeżeli ciało ludzkie, Wytwarza jeszcze dodatkowo emocje, czyli my gdzieś tam w głowie się nam pojawiają i w środku w ciele te emocje to wtedy jest taka ogromna ilość tej energii, i gdzie my ją dajemy, tą energię? No my ją, tak jakby, wydzielamy gdzieś do tego astrala i astral, a tym samym system, który jest oparty na tej energii astralnej, jest zasilany. Więc to jest taki wstęp, wiem, długi, wiem, wiem, miśki, ale trzeba naprawdę, bo to trzeba wyjaśnić, bo to jest ciekawe. Tak mi się wydaje. I teraz tak. Jeżeli my już wiemy, że wojna była zawsze o energię, to przeciąganie liny, to zawsze właśnie o to chodziło, kto zabierze więcej energii, kto będzie miał więcej władzy. I teraz oczywiście przechodzimy do kobiet. Jeżeli w pewnym momencie zdano sobie sprawę, to sobie zdano sprawę już dawno temu, jeszcze w innych cywilizacjach, w Atlantydzie czy w innych, wcześniejszych. Oczywiście, że tak, ale my mówimy o naszej, my mówimy o naszej. Jeżeli zdano sobie sprawę z tego, że kobieta, jako istota tu na Ziemi żyjąca, ma większe możliwości, Wysysania energii, bo ma taką zdolność, której mężczyzna w sposób naturalny nie posiada, to kochani, no, trzeba było to jakoś wykorzystać. I w taki sposób powstała instytucja kapłanki. Tylko, że tak jak mówię, ta instytucja kapłanki nie powstała w naszej cywilizacji. Po raz pierwszy te kapłanki istniały w innych cywilizacjach, dlatego że zawsze Niestety kobiety, w sensie biologiczne kobiety, były wykorzysty albo wykorzystywały mężczyzn na własną rękę, albo były przez system wykorzystane po to, żeby manipulować. Głównie mężczyznami, no bo nie oszukujmy się, jeżeli mówimy o naszej cywilizacji, to wiemy, że zawsze był patriarchat i wiemy, że zawsze na szczycie byli mężczyźni. Rzadko kiedy były kobiety na szczycie, jeżeli były kobiety na szczycie, to się o tym mniej mówi, natomiast zawsze był jakiś król, zawsze był jakiś cesarz, czy zawsze był jakiś papież, i to zazwyczaj byli jednak mężczyźni. I teraz tak. Tak jak powiedziałam, na własną rękę kobiety zawsze. Yy, Wiedziały, że mogą manipulować mężczyznami i jeżeli chciały manipulować, chciały pójść tą bardziej negatywną stroną, jak, jakąś tam ścieżką, powiedzmy, rozwoju, no to oczywiście manipulowały na własną rękę, tak po prostu z mężczyznami ze swojego życia. To się zawsze działo. Mężczyźni w jeden sposób manipulowali kobiety w inny. mężczyźni używali siły. Ja już mam, o tym kiedyś mówiłam: siły przeciwko kobietom, a kobiety używały swojej seksualności przeciwko mężczyznom, ale my nie o tym mówimy. Bo to, że tak zawsze było pomiędzy ludźmi y, prywatnie, to to wiemy. I o tym już mówię, ja już o tym wcześniej mówiłam, ale teraz, jeżeli byśmy chcieli to zrobić na większą skalę. I kochani, jakbyśmy się przenieśli w te dawne czasy, kiedy były królestwa, królowie, zamki, no już oczywiście było chrześcijaństwo, bo tak jak mówię, no, skupiamy się na naszej cywilizacji. Ym, tak jak powiedziałam wcześniej. To powstanie tej instytucji kapłanki to, to nie zostało wymyślone, broń Boże, w, w ostatnich powiedzmy dwóch tysiącach lat, bo to już istniało wcześniej, także to jakoś tam gdzieś tam wie, zawsze wiedziano, że kobiety mogą być wykorzystywane do czegoś takiego, ale na taką szeroką skalę e, zaczęto to wykorzystywać do manipulacji ludźmi. A czasem nawet do manipulacji, na przykład, właśnie jakimiś królami, czy, czy coś takiego. I co ciekawe, zaraz wam powiem, jakie były różne rodzaje kapłanek, bo to nie jest tak, że to była zawsze jedna, jeden rodzaj istoty w sensie kobiety. Ale to za, za sekundeczkę. Ale to, co jest ciekawe, to jest to, że kapłanki istniały nie tylko w królestwach, pracując przykładowo dla na przykład jakiegoś króla. I to jest coś bardzo podobnego jak, jeżeli oglądaliście Grę o Tron, dobrze pamiętam, że to było w Grze o Tron? Tak, chyba, nie? Pamiętacie o tym tak? takie rude, długie włosy, taka piękna kobieta przy królu, a tam z nim sypiała. Król miał również żonę, córkę, potem tą córkę spalili na stosie. E, to była taka czarownica, to właśnie była taka kapłanka. Ale to zaraz zaraz do tego przyjdzie. Także one pracowały dla, e, dla królestw, ale słuchajcie, to, co jest ciekawe, bo to akurat jest ciekawe, one również. Występowały czy pracowały dla no, przykładowo na przykład dla kościoła. No, w tym momencie ja mówię oczywiście o chrześcijaństwie. Ale i to jest ciekawe, dlatego że my wiemy, że później, później nikt inny, jak właśnie ten kościół zaczął zwalczać kobiety. Na początku pojawiła się ta, pojawiło się to polowanie na czarownice, później gdzieś tam zabijanie, oskarżanie, e, została zduszona całkowicie seksualność kobieta, ale to właśnie dlatego, bo to y, to zachowanie tego kościoła, to był właśnie efekt tego, co się wcześniej działo. Oni sami sobie na to zapracowali, a potem postanowili to zniszczyć. Już mówię, y, miszki co się działo. Więc jeżeli chodzi o kapłanki, y, Kapłanka oczywiście, że musiała być piękną kobietą, ale nie zawsze musiała być ideałem, wystarczyło, że była troszeczkę czarownicą. W zależności od tego, jakie miała umiejętności takie magiczne, to mogła nawet być powiedzmy taka ładna. No nie musiała być jakąś pięknością, nie wiadomo jaką, ale mogła być po prostu ładna. A potrafiła i tak, i tak bardzo dobrze manipulować, bo miała zdolności magiczne, ale nie musiała mieć zdolności magicznych, jeżeli była nad wyraz piękna, dlatego że faceci zawsze mieli jedno w głowie. Zawsze chłopaki sorry, ale co? No mówimy jak jest. Um, dlatego bardzo łatwo było postawić gdzieś na szczycie, u czyjegoś boku, jakąś istotę, która, tak jak mówię, no bardzo często miała zdolności magiczne, bo to często były czarownice, ale nawet jak nie była, a była nad wyraz piękna. One były. Jak, jak się złapało dosyć, dosyć wcześnie, że ta dziewczynka będzie piękną kobietą, to się jej już wychowywało na kapłanki. ale nawet jeżeli nie była, nie miała aż takich zdolności magicznych, to mogła być kapłanką, tylko że bardzo często te kapłanki były troszkę do czego innego wykorzystywane. I teraz przechodzę do tego, jakie były różne rodzaje kapłanek, więc mamy właściwie dwa rodzaje. Jedne to były wykorzystywane w różnego rodzaju rytuałach, i one czasami nawet uprawiały seks z różnymi mężczyznami, którzy na te rytuały przychodzili. To jest coś takiego, jakby Wam to wytłumaczyć, to jest coś takiego, to właśnie teraz widzimy w showbiznesie bardzo często, że jest jakaś, jakaś kobieta, która ocieka tą energią seksualną i jest jakaś, nie wiem, ogromna rzesza mężczyzn, którzy tak strasznie chcieliby z nią coś zrobić. To teraz sobie wyobraźcie, że wpuściliby kilkaset Kilkadziesiąt, kilkaset tych mężczyzn do jakiegoś um, kościoła, przykładowo, albo na jakiś dziedziniec, gdzie, się, gdzie są jakieś rytuały odprawiane, jakieś inicjacje czy coś takiego, i wyobraźcie sobie, że na przykład im obiecano, że niektórzy z nich będą mogli z nią robić rzeczy. I wiadomo, jeżeli była taka oferta, że przyjdźcie tutaj, Całym tłumem i będziemy robić jakieś rytuały, i wy tu jesteście nasi poddani, a kilku z Was będzie nawet mogło dojść do tej kobiety bliżej, w sensie, że fizycznie coś z nią zrobić, chociażby dotknąć jej, nawet, a ci mężczyźni byli tak, jakby. W, w takich transach, tam oczywiście często były narkotyki, różne inne rzeczy, w transach takich różnych, e, podczas tych rytuałów, to wyobraźcie sobie, jak niesamowicie silną energię pożądania oni generowali w swoim ciele, wytwarzali i wysyłali. No do kogo? No do tej kobiety. Ona to zbierała do siebie po to tylko, żeby później na przykład przy pomocy czarów, żeby później móc to gdzieś użyć. Na przykład w tych rytuałach. Tylko teraz tak. Wróćmy troszeczkę, bo ja się zapędziłam do tego, jakie te dwa rodzaje tych kapłanek były. Kochani, ten troszeczkę nie, 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 źle to zabrzmi, jeżeli będę wartościować niższa kapłanka i wyższa kapłanka, ale mniej więcej tak to wyglądało. Było bardzo dużo tych niższych kapłanek, i one właśnie były wykorzystywane do tego, żeby żeby były obiektem pożądania żeby ci mężczyźni wszystko zrobili co się im każe żeby mieli właśnie na przykład jakąś obietnicę że niektórzy z nich dostąpią tego zaszczytu, że będą mogli ją posiąść czy coś takiego, to podczas tych rytuałów nieraz było robione że wybierano tych szczęśliwców gdzieś tam z tłumu, nie wiem trzech, czterech, pięciu, no w zależności i oni mogli do niej podejść i robić nawet różne rzeczy ale cała reszta też wysyła tą energię, oni wszyscy chcieli, bo to była taka bardzo silna energia seksualna, która była wytwarzana w tych mężczyznach. I co ciekawe, to nie było tak, że kobieta wytwarzała w sobie ogień i um, silną energię seksualną i atakowała tych mężczyzn, tylko ona. Tym, jaka była, jak wyglądała i yy, jaką ona miała własną energię, ona tym zachęcała i oni produkowali. Producentem energii byli ci mężczyźni i oni tą energię wysyłali do tej kobiety. I te niższe kapłanki, ich było oczywiście dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, one nie musiały wszystkie Znać się doskonale na czarach. Czasami to były kobiety, które były niezwykle piękne i które były, no niestety, wykorzystywane. Czasem wbrew swojej woli, oczywiście, że tak. One były gdzieś tam naćpane, za przeproszeniem, e, gdzieś tam pod wpływem jakichś dziwnych herbatek, jakichś dziwnych ziół podczas tych rytuałów. E, I to bardzo często w ogóle nie było na trzeźwo, ale chodziło o manipulację tymi mężczyznami. No, bo wiadomo, że nie chodziło o kobiety w wiosce czy kobiety w królestwie, tylko o mężczyzn, bo to mężczyźni zawsze mieli władzę i mężczyźni zawsze decydowali, co się będzie działo. Więc jeżeli mieliśmy grupę kilkuset, kilku tysięcy, Kilku tysięcy mężczyzn pod sobą, dlatego że oni um, brali udział w tych rytuałach na przykład. No to oczywiście dużo łatwiej było nimi rządzić. Wiecie, co chodzi. Ale chodziło tutaj również o wygenerowanie energii w sensie. Energii, tej niewidocznej energii. Oczywiście o to również chodziło, to było bardzo ważne. I kochani, to wszystko brzmi oczywiście, tak, jak jakaś bajka, z jakiegoś starego, yy, tam, z jakiegoś filmu o dawnych czasach królewskich, itd, tak dalej, ja sobie zdaję z tego sprawę. Yy, natomiast to tak może, nie może się mężczyźni tutaj będą buntować, ci, którzy będą to oglądać, to tak może dziwnie brzmieć, jeżeli ktoś pomyśli, że no myślałby, kto. Że kilkaset facetów poszło w ogóle tu za jakąś jedną babą, bo wyglądała tak czy inaczej, i bo mieli obietnicę, że może się z nią prześpią. Wow, no to co tacy idioci byli? Tak, po pierwsze. A po drugie, to były oczywiście troszeczkę inne czasy. Takie rzeczy jak żądza, czy żądanie, czy agresja, to były dużo bardziej e, widoczne niż teraz. Teraz nadal to istnieje, ale powiedzmy, no jest to tam gdzieś tam przykryte. Chociażby jakimś intelektem i jakąś, jakąś moralnością czy czymś takim, a wtedy to były zupełnie inne czasy, więc oczywiście, że takie coś było bardzo, bardzo bardziej ważne niż byłoby teraz, ale my musimy również wziąć pod uwagę, jak ogromną siłę przyciągania energetycznego miały kapłanki. To często było tak, że te dziewczynki były tak jakby wychowywane przez grupę kobiet, które były kiedyś kapłankami i wiedziały, jak to wszystko wygląda, i uczyły te no, dzieci jeszcze, na przykład, właśnie czarów i energii, ale również właśnie manipulacji tego, w jaki sposób się poruszać, i tak dalej, i tak dalej. Także, także to, to, tak jak mówię, nie chcę powiedzieć słowa, że były hodowane, bo to brzydko brzmi, ale tak to wyglądało, że były uczone tak jakby, żeby zostać kiedyś kapłanką. Ale bywało i tak, że się gdzieś jakaś uchowała, i potem nagle ktoś ją zobaczył, gdzieś tam schwytał i e, za przeproszeniem naćpał, e, i gdzieś tam była wykorzystywana do rytuałów. Niestety, tak jak mówię, często wbrew swojej woli, ale nie zawsze to zależało. Tak samo jest i teraz w różnych zawodach. Wiecie o jakich zawodach mówię, że czasami kobiety są zmuszane do tego zawodu, czasami robią to z własnej woli. I tak samo było wtedy. Także niższe kapłanki były wykorzystywane w bardzo dosłownie taki często taki fizyczny sposób i rzeczywiście dochodziło do różnego rodzaju zbliżeń fizycznych. Z niektórymi mężczyznami z jakiejś tam grupy, która brała udział w tych rytuałach. I tak jak mówię, to się działo również w kościołach. To się nie działo tylko w królestwach, czy w jakichś tam, nie wiem, u jakichś cesarzy, czy coś takiego. To się działo również w kościołach. I chodziło zawsze o energię. Po prostu ktoś podłapał bardzo, 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 bardzo dawno temu, że kobieta, jeżeli wygląda odpowiednio i ma odpowiednią energię, może służyć jako takie narzędzie do tego rodzaju manipulacji, do ściągania tej energii. Dobra, to były niższe kapłanki, były jeszcze wyższe kapłanki. W tarocie ta high priestess to jest ta najwyższa kapłanka, no więc były takie właśnie najwyższe kapłanki. Absolutnie nie było takiej, takiej możliwości, żeby do niej się ktoś zbliżył i ją dotknął. One były absolutnie nieosiągalne. One miały niesamowitą moc magiczną, to były prawdziwe czarownice. One potrafiły robić rzeczy, o jakich się ludziom nie śniło. Dosłownie, taka magia. Ym, nie takie tam teraz, a tu zapalimy szałwię, a tu se zrobimy rytuał, bo jest pełnia księż. Nie, 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 nie. Tam się działy rzeczy, które. No, można by było powiedzieć, że, że jak w bajkach, no to takie rzeczy możemy w bajkach zobaczyć, a nie na żywo. Ale do najwyższej kapłanki nikt się nie mógł zbliżyć, chyba że ona sobie kogoś wybrała, i to nie był nikt z tłumu, to mógł być król, to mógł być jakiś, właśnie papież. Cesarz jakaś osoba, która była całkowicie na szczycie. Jeżeli ona się zgodziła, i a czasami się zgadzała, bo miała własne interesy, to oczywiście, że gdzieś tam jakaś istota na szczycie, jakiś król, że mógł się do niej, do niej zbliżyć. I podobną właśnie rolę grała w tym filmie gra otrąta taka ruda kobieta, która była przy tym królu. Jeżeli oglądaliście ten serial, to będziecie pamiętać. Jaka, jakie straszne rzeczy tam się działy pod wpływem tej kobiety rzeczywiście także, oczywiście najwyższe kapłanki mogły być dobre lub złe. Ale one nie były manipulowane, i to wszystko, co one robiły i w czym one uczestniczyły, to nie było wbrew jej ich woli. One tak naprawdę często rządziły. Tylko że na przykład król o tym nie wiedział, albo jakiś tam inny papież, czy ktoś tam o tym nie wiedział. A czasami wiedzieli i razem sobie rządzili. I tam rzeczywiście szły takie czary, że nieraz wojny były wygrywane dzięki tym kobietom. Yy, tak jak mówię, jakbyście obejrzeli, jeżeli nie oglądaliście Gry o Tron, no czy to jest strasznie, strasznie długi serial, to ja Wam nie mówię, żebyście teraz zaczęli oglądać, ale bardzo brutalny miejscami serial, także to też. Yy, trzeba wiedzieć, czy się chce oglądać takie rzeczy, ale, yy, ale to, w jaki sposób ta kobieta tam działała, rzeczywiście to było bardzo, bardzo fajnie, ciekawie, była pokazana właśnie rola najwyższej kapłanki. I teraz tak, najwyższa kapłanka, tak jak mówię, jeżeli król przykładowo mógł się do niej fizycznie zbliżyć, to tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład był przez nią nagradzany. Albo dlatego, że ona chciała, no przecież w końcu to była kobieta, e, być może miała jakiś interes, być może chciała nim manipulować w taki sposób, to już zależało od niej, ale właśnie to chcę powiedzieć, że to wszystko, co działo się z nią i w jaki sposób ona funkcjonowała, jak wyglądało jej życie, jak wygląda jej działalność w danym królestwie czy w danym e, jakimś kościele, e, to wszystko zależało od niej. I te kobiety rzeczywiście były miały ogromną. Oczywiście takie rzeczy, jak jasnowidzenie, przepowiadanie przyszłości to wszystko oczywiście w y, małym palcu. No ale tak to wyglądało, to były prawdziwe czarownice. I kochani, ym, oczywiście, że w pewnym momencie się niektórzy mężczyźni zorientowali, że o kurde, coś za dużo władzy mają niektóre kobiety. I dlatego jak wiemy, zaczęło się polowanie na czarownice i zaczęła się nagonka. Nie wszyscy królowie posłuchali kościoła, i na pewno można się domyślić, że niektórzy dalej chcieli mieć u siebie na swoich usługach um, jakieś kapłanki, które pomagały w, zwłaszcza te najwyższe, które pomagały w jakichś tych um, Zdarzało się, że to była żona króla. Zdarzały się takie sytuacje, że królowa była również najwyższą kapłanką, ale to nie każdy wiedział. To były takie ciekawe czasy. Miszki, dobra, dobra, już. Możecie to wziąć jako bajkę, ciekawą bajkę, którą ja opowi opowiadam, bo ja przecież nie mam na to żadnego dowodu. Ja po prostu mówię e, trochę z pamięci karmicznej. W każdym razie. Bywało tak. Bywało tak, że kobieta, która została żoną króla, była również Najwyższą Kapłanką. Bywało tak, że się facet po prostu ożenił z Najwyższą Kapłanką, i nie zawsze wszyscy dookoła wiedzieli, jaką ona pełni jeszcze rolę oprócz tego, że jest żoną króla. Ale oczywiście bywało tak, że miał i żonę, i jeszcze Najwyższą Kapłankę. Ale dobra, król królem, wiadomo, chciał mieć, chciał mieć, okej. Okay. Ale Kościół w pewnym momencie zobaczył, że to nie do końca, bo tutaj za dużo władzy te kobiety mają. Jak wiecie, w tym kościele, który wszyscy znamy, kobiety za bardzo władzy no, nie mają. Nie miały za bardzo nigdy i za bardzo nie mają. Zawsze to jednak mężczyźni nie, nie, nie ma czegoś takiego jak kobieta-papież na przykład. Nie? Ale chociaż, a ja czytałam gdzieś, że podobno były jakieś takie przypadki, że była kobieta papież, ale to nie było oficjalnie wiadomo wszystkim, bo to mogło być ukrywane, że to była kobieta na przykład. Ale to tak to gdzieś mi się obiło o oczy, przeczytałam to i pomyślałam, kurde, nie zdziwiłabym się, że jest to możliwe. Ale nie o to chodzi. W każdym razie oficjalnie kobiety jednak żadnej roli większej, takiej poważniejszej pełnić w religii nie mogą i nie pełnią, nadal, natomiast ja tam nie mówię o jakichś takich rolach, jak gdzieś tam w, prote w protestantyzmie gdzieś tam ktoś może być pastorką, kobieta pastor, bo są takie, jest taka instytucja, ja nie mówię o czymś takim, bo to jest zupełnie innego, ja mówię o naprawdę jakiejś władzy. I kochani, no i co? No i zaczęło się to polowanie na czarownicę i słuchajcie, te kobiety, które były kapłankami, zwłaszcza tymi najwyższymi kapłankami, tymi, które nie zostały w żaden sposób fizycznie zbrukane tym, że na przykład sypiały z setkami mężczyzn, no nie naraz, ale no powiedzmy w swoim życiu, właśnie podczas tych różnych rytuałów na tych ołtarzach gdzieś tam. No, były takie rzeczy. Więc nie te, nie te kobiety, tylko te najwyższe kapłanki, które, w których energia nie została nigdy w taki sposób przyniszczona, one się oczywiście odradzały później jako czarownice. Potem znowu gdzieś tam były torturowane, ginęły, później się znowu odradzały i tak się odradzają, odradzają. No i oczywiście um, jest ich teraz w tych czasach również sporo. I kochani, to jest ta jedna grupa. Druga grupa, te kapłanki, które zostały um, bardzo właśnie. Że tak powiem, zniszczone energetycznie przez mężczyzn, przez sypianie z wieloma mężczyznami. Te kobiety również się odradzają, odradzały się w różnych wcieleniach, między innymi w wcieleniach prostytuckich, oczywiście, że tak. No, i odradzają się dalej i mają problemy niestety ze związkami, z mężczyznami. Także zupełnie inne życie dzisiaj wiodą. Były najwyższe kapłanki, a zupełnie inne życie dzisiaj wiodą um, pozostałe kapłanki. Jedne i drugie miały moc, jedne i drugie były piękne, jedne i drugie były wykorzystywane, no same również wykorzystywały, bo parały się tym, że manipulowały grupami mężczyzn, y, czy nawet całymi królestwami itd., itd., ale rzeczywiście w zależności od tego, jak zostały potraktowane, czy jak tam skończyły swój żywot, y, to nabrały takiej lub innej karmy, ale oczywiście były również wcielenia mieszane, to znaczy można było w jednym wcieleniu być kapłanką tą niższą, potem w innym wcieleniu być najwyższą kapłanką. To nie jest tak, że jak się było jedną, to się nigdy nie było drugą. Także to na pewno jakoś tam y, mogło być pomieszane, i dlatego też. Taka mieszanka karmiczna się u kobiet dzieje, e, tu jakaś karma prostytucka, tu jakaś karma e, na przykład chrześcijańska bardzo silna, tu jakaś rytualna, dziwna, czarownicowa karma itd, tak dalej. Ale to, co przeważa dzisiaj, dzisiaj u kobiet, które dzisiaj spotykacie, lub którymi My, kobiety, jesteśmy, to to, co przeważa, czy przeważa właśnie ta najwyższa kapłanka, czyli ta, która ma moc, zdaje sobie z niej sprawę. I nie pozwala sobą manipulować, mężczyznom nie pozwala, to jest inne życie, inna karma, a zupełnie inaczej żyją dziewczyny, które były manipulowane mężczyznami, żeby manipulować innymi mężczyznami, ale jednocześnie zostały zniszczone energetycznie, chociażby przez to, że uprawiały seks z wieloma mężczyznami podczas swojego życia. Um, bo to, jak, jest, jak to są setki już facetów, to to jest um, bardzo, bardzo złe energetycznie. Um, może doprowadzić do różnych chorób i tak dalej, i tak dalej. Bo to energetycznie kobietę um, właśnie nie, nie, że ładuje. Tak, po, tak powinno być, nie? Bo, że aż to ładuje, ale to nie jest taka, bo to nie jest miłość. To jest pożądanie, to jest często agresja, to jest zupełnie inna energia. Dlatego te kobiety bardzo często jakoś tam młodo umierały. Te, które były wykorzystywane przez setki facetów yy, na przełomie swojego życia. Życia. Ale jeżeli ma się taką karmę, yy, czyli to jest też taka karma podobna do karmy prostytuckiej, bo to mówię, to były różne wcielenia, później mo można było taki zawód czy, nie, czy inny mieć yy, w późniejszych czasach, no to można mieć problemy z, ze związkami z mężczyznami dzisiaj. Można mieć niestety problemy. Yy. I kochani, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak, różnie, jak różne życia kobiety wiodą dzisiaj. Kobiety, które mają taką czy inną karmę kapłanki, właśnie, czy tej niższej kapłanki, czy tej wyższej kapłanki, ale chyba nie zdążę, bo to będzie chyba dużo. Chyba nie chcę przedłużać już, bo pomyślałam sobie, że zrobię takiego wstępnego misia, żeby tak mniej więcej tylko liznąć temat, że wiemy, że coś takiego istniało yy, i że wiemy, że bardzo wiele z nas ma i taką czy inną karmę. Kapłanki. Nie jest tych dziewczyn jakoś jakiś straszny ogrom, ale jest trochę. Nie każda dzisiejsza czarownica na pewno była kapłanką. Nie każda dzisiejsza prostytutka była kiedyś kapłanką. Absolutnie nie. Natomiast są kobiety, które były kapłankami i one mają inną energię dzisiaj. I w zależności od tego, czy idą prawą czy lewą stroną, pamiętacie, Misia, o prawej, lewej stronie, to niektóre manipulują mężczyznami, i niektóre niestety bardzo krzywdzą inne kobiety. Ale są również takie, które kobiety bardzo kochają, wspierają i uważają za siostry. Także mówię, różne dziewczyny są, różne karmy tych kapłanek są dzisiaj, a koniec końców. Ten taki ideał, żeby osiągnąć ten ideał tej energii, takiej kobiecości, to jest jeszcze gdzie indziej. I Miszki chyba to zostawię na drugiego Misia. Nie wiem, czy byście chcieli. Nie wiem, czy byście chcieli. Jeżeli byście chcieli, to piszcie w komentarzach. Napiszcie, jak to widzicie. Napiszcie, jakie macie doświadczenia z życia, na przykład z. Kobietami, które manipulują mężczyznami, albo z e, mężczyznami, którzy wykorzystują kobiety do jakiejś, na przykład, manipulacji. E, może macie jakieś, jakąś własną pamięć karmiczną, może ktoś robił moją medytację na poprzednie wcielenia i coś mu się przy, e, przypomniało. Słuchajcie, wspomnienia z tych rytuałów u, u tych niższych kapłanek to mogą być, mogą być nieprzyjemne, mogą być nieprzyjemne, ale bardzo często są nieprzytomne. Te wspomnienia za mgłą tak jakby, dlatego że te kobiety bardzo często. żeby, Ja nie chcę powiedzieć, że zawsze, bo może nie zawsze, ale bardzo często były pod wpływem jakichś herbatek, jakichś ziół specjalnych. E, także to, co się tam działo, to, to, było, to, to była niesamowicie silna energia, która była wyzwalana w tym jakimś pomieszczeniu, w którym taki rytuał z taką kapłanką się dział. E, I Słuchajcie, byli jeszcze inni ludzie na usługach tych władców, czy tych papieży, czy innych księży, czy kogo, yy, którzy tą energię zbierali. Często najwyższe kapłanki zbierały, pomagały zbierać tą energię po to, żeby ją gdzieś tam później wykorzystać. To, były, to, to są rzeczy, których nie da się w jakiś sposób specjalnie zmierzyć, dlatego że to są wszystko energetyczne, niewidoczne rzeczy, ale jeżeli byśmy umieli zobaczyć, to podczas takiego rytuału. Była niesamowicie um, ognista, ale przybrudzona energia, niesamowicie dużo takiej niecierpliwości pożądania um, i rządze, która, która się u tych mężczyzn wyzwalała, i to zasilało później jakiś astral. Astral, który jednocześnie w połączeniu, chociażby z najwyższą kapłanką, pozwalał rządzić Królestwem czy kościołem, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Miszki, słuchajcie, bo to jest dosyć dużo informacji, takich, które na pewno wiele z Was uzna za ciekawą bajkę, i mi to nie przeszkadza. No, i poproszono mnie, żebym zrobiła, a to zrobiła Misia. Oczywiście, że można to uważać za opowieści, skrypty czy coś takiego. To nie ma znaczenia, Miszki. Niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. W każdym razie ja myślę, że to są takie. To jest ciekawe, żeby wiedzieć, że coś takiego istnieje. A jeżeli będziecie chciały, dziewczęta, nie wiem, chłopaki też by się mogły zainteresować. Jeżeli będziecie chcieli. Um, drugiego misia, to ten drugi miś, um, druga część tego misia byłby o tym, jak w dzisiejszych czasach rozpoznać kapłankę i jak. Um, czy rozpoznać w sobie taką karmę, w jaki sposób one właśnie funkcjonują, jaką mają karmę, jak się zachowują, w zależności od tego, których w ciele miały więcej, czy tych takich niższych, prostytuckich, zabrudzonych, jeżeli chodzi o cielesność, czy tych takich właśnie bardziej czarownicowych, wyższo-kapłankowych, wtedy jest też inna energia. Tak jak mówię, te wcielenia, każda dziewczyna, która ma tego typu karmę, może mieć pomieszane, mogą raz takie, raz takie. Także ja nie mówię, że to albo się jest najwyższą kapłanką, albo się jest niższą kapłanką i nie ma nic pomiędzy, bo tych wcieleń mogło być dużo, bo to było kiedy to zrobić, wiecie o co chodzi. Te dziewczyny nieraz umierały w wieku 20 paru lat, bo były wyeksploatowane, przez mężczyzn na tych rytuałach, a nieraz były zabijane, nieraz same się zabijały. Słuchajcie, bo to były rytuały magiczne, także różne rzeczy się tam działy. W każdym razie także było kiedy zrobić tych wcieleń więcej. I oczywiście, że może być tak, że raz ktoś był taką, raz ktoś był inną kapłanką. Chodzi tylko o to, która karma została oczyszczona, a której karmy jeszcze nie udało się oczyścić, albo której energii jest więcej i jak dzisiaj kobieta się za zachowuje. Jeżeli byście chcieli, takiego misia o tym, co tu i teraz, w naszych czasach, to to zrobimy. To zrobimy na dniach jakoś tam, nie, może za tydzień czy jakoś tak. Ale piszcie w ogóle, co myślicie: piszcie, jakie macie własne doświadczenia, chłopaki, piszcie, czy macie jakąś styczność z jakimiś kapłankami, czy, czy macie wrażenie, że ktoś z Was ciągnie energię, zwłaszcza na przykład podczas zbliżenia czy coś takiego. Bo to są ciekawe rzeczy, a to warto mieć, no kochani, warto mieć świadomość, dlatego, no jeżeli, no niestety, jeżeli mówimy o duchowości, o energii, o czystości energetycznej, to uprawianie miłości, jako uprawianie miłości, właśnie jak najbardziej jest energetyzujące dla obojga i bardzo czyste, a robienie rzeczy tak tylko po to, żeby sobie zrobić rzeczy, niestety. Energetycznie jest bardzo nisko, a jest to to, co się na ogół robi. Eee, kochani, tyle, nic już więcej nie przedłużam, bo byłabym wlazła na temat e, kapłanek w dniu dzisiejszym, bo już miałam jeszcze jedno zdanie do powiedzenia, a chcę to zostawić na drugiego Misia, bo być może będziecie chcieli. Misiaczki, tyle, trzymajcie się, buziaczki. pozdrowionka. No i papa.